witamy bardzo serdecznie i w największym możliwym skrócie chcielibyśmy uroczyście i z radością i z niekłamaną dumą otworzyć 10. jubileuszową edycję Miesiąca Fotografii w Krakowie. Ja się nazywam Tomasz Gutkowski i jestem jednym z organizatorów tego wydarzenia. Obok mnie stoi Karol Hordzi, dyrektor artystyczny festiwalu. Na mnie ciąży przyjemny obowiązek podziękowania tym wszystkim, którzy nam pomagali w organizowaniu tego festiwalu i wszystkich poprzednich edycji. Odnają Państwo skalę tego przedsięwzięcia, nie da się ich wymienić, więc po prostu wielkie, ogromne dzięki za te wszystkie wspólne lata i za bycie z nami przez 10 ostatnich lat. Poczynając od Olka Matczewskiego, pomysłodawcy festiwalu, ponieważ my nie od początku go organizowaliśmy. Pan Andrzeja Starmacha, który nas tu co roku gości. Wszystkie oczywiście Urząd Miasta, Ministerstwo Kultury i sponsorów, partnerów. No i wszystkich naszych widzów, wszystkie instytucje, które no, otwierają przed nami swoje przestrzenie i nam je udostępniają. No i na koniec przede wszystkim ogromne podziękowanie ode mnie, ale myślę, że od Karola również dla naszego zespołu, który naprawdę się bardzo, bardzo napracował i dla całego zespołu i dla wolontariuszy. Program główny w tym roku to jest 8 wyjątkowych wystaw indywidualnych, wyjątkowych. Nie łączymy ich tematem. Są to wyjątkowe postacie. Każda z tych osób to ktoś, to osoby, które stworzyły swój właściwie własny język fotografii. Od Aleksandra Rodczenki, wystawy w Muzeum Narodowym, po Jasona Evansa. Duże, małe wystawy, ale wszystko to są wyjątkowe rzeczy. Wystawa inaugurująca festiwal to jest wystawa zbiorowa, wystawa z kolekcji Cezarego Pieczyńskiego, pięknego polskiego kolekcjonera fotografii. Nowość w programie głównym to jest sekcja eksperymentalna. W ramach tej sekcji przygotowaliśmy przestrzeń, jakiej do tej pory nie było. To jest cała przestrzeń Bunkra Sztuki, w której od jutra będą się działy różne rzeczy. Wystawa interaktywna, wstęp wolny, zapraszamy, żeby na nią przychodzić, powracać ze swoimi zdjęciami. Zobaczycie na miejscu, kilkadziesiąt osób właściwie pracowało nad tym, żeby stworzyć tam przeróżne atrakcje. Nie ma wernisażu. Jutro, sobota i niedziela to są dwa dni aktywne tej wystawy i zapraszamy o dowolnej porze. No i oczywiście sekcja show off, rozpoznawalna marka, kolej znowu w tym roku 10 premierowych wystaw. Inicjatorką sekcji eksperymentalnej jest Charlotte Cotton, która będzie z nami tutaj przez weekend. Wyjątkowa osoba. Zachęcam do, jeśli ktoś będzie miał okazję, do rozmowy z Charlotte. To tyle. Wszystkie informacje są w katalogu, na ulotkach. Oddaję głos Tomkowi, który dobrze zaprasza na różne wydarzenia imprezowe. I również dziękuję wszystkim za przybycie. Karol dostał brawa. No to ja, żeby zasłużyć też na brawa, chciałem Państwa na imprezę zaprosić.